witam serdecznie. Dzisiaj spadł pierwszy śnieg, to też porozmawiamy o czymś gorącym, czyli o fatburnerach. Słuchajcie, co bym chciał wam powiedzieć? Przede wszystkim o takim produkcie jak Jochambina. Mamy tutaj na rynku polskim dużo firm, jeżeli chodzi o ten produkt. Jochambina jest pozyskiwana z roślin, z krzewu i oczywiście z drzewa Jochimba, zdaje się. Jest to świetny suplement, który pomaga w lipolizie tkanki tłuszczowej. To też, mówiąc po ludzku, sprawia, że tkanka tłuszczowa jest bardziej, że tak powiem, przez nasz organizm wykorzystywana w celach energetycznych. To też się przekłada tym, że nasz organizm jest w stanie więcej spalić tej tkanki tłuszczowej, mamy troszeczkę więcej energii. Po zażyciu jochambiny się troszeczkę bardziej pocimy, ta termogeneza troszeczkę się powiększa. Jeżeli przegniemy z dawką jochambiny, będziemy się bardzo źle czuć. Czy nawet jak weźmiemy za dużo na raz, to nawet możemy po prostu zwymiotować, więc uważajcie, jeżeli chodzi o zastosowanie. Na rynku polskim są 5-mg i 10-mg. No 10-mg wiadomo są silniejsze, natomiast którą firmę ja polecam, to na pewno tą firmę Palmas oraz Pro Nutrition. Te dwie firmy, słuchajcie, jestem pewien, że mają 99, tam troszeczkę czystości. W jochambinie też jest bardzo ważne, żeby to właśnie był surowiec bardzo dobry. Jeżeli surowiec jest dobry, to nawet 5 mg bardzo dobrze zrobi. Jeżeli surowiec jest bardzo słaby, to nie zadziała za dobrze. To też, jeżeli kupiliście z niewiadomego pochodzenia tą jochambinę i uważacie, że nie działa, to jest to na pewno albo słaby surowiec, albo słaby produkt. Jochambina jest odczuwalna w działaniu. Tutaj nikt nie powie, że na przykład jochambina nie działa, bo weźmiesz chociażby jedną więcej kapsułkę na raz, to szybko cię zagoni do toalety, albo będziesz miał zimne poty. To jest naturalne przy spożywaniu jochambiny. Jochambina jest idealnym produktem do spalania tkanki tłuszczowej. Nawet można brać ją dłuższy okres, nic się nie dzieje z organizmem złego. Jeżeli oczywiście nie przeholujemy z dawkami, prawda? Jeżeli chodzi o stosowanie jochambiny, to polecam stosowanie oczywiście tej jochambiny przed treningiem, głównie przed treningiem. Dieta wtedy powinna być uboższa w węglowodany. Tłuszcze także sprawiają, że ta jochambina się troszeczkę gorzej wchłania, to też najlepiej w miarę na pusty żołądek ją przyjąć. Wtedy jej działanie będzie najefektywniejsze. No, ponoć dieta, jeżeli chodzi o działanie jochambiny ketogeniczna, jest najlepsza, aczkolwiek ja stosowałem ją także przy wyższych węglowodanach i także działała, nie? Jeżeli chodzi o moje przygotowanie do zawodów, jest to suplement numer jeden, który stosuję. Jochambina także idealnie się nadaje jako dodatek do jakichś termogeników, które na przykład pobudzają. W niektórych ona już występuje, natomiast w niektórych nie. Na przykład można kupić sobie jakiś tańszy termogenik, dodać jochambinę i wtedy mamy naprawdę bardzo dobry spalacz tłuszczu, który także pobudza i jest wieloskładnikowy. Uwaga, bo na rynku polskim znajdują się podróbki jochambin. Z tego co wiem, to głównym dystrybutorem podróbek jest Śląsk. Pozdrawiam Śląsk oczywiście. Z całym szacunkiem do Śląska. Natomiast oryginał cechuje się tym, że są różne odcienie żółci, jeżeli chodzi o etykietę, a także troszeczkę logo się różni między oryginałem a podróbką. U mnie chociażby na Facebooku jest zdjęcie i różnice pokazane w oryginałach i podróbkach. Tak jak mówiłem wcześniej, jakość tych właśnie dwóch producentów jest zbadana i jest na pewno bardzo dobra i działa, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, bardzo polecam te produkty. Już można je zaczynać od samego początku redukcji i można stosować przez całą redukcję. Dodatkowym skutkiem, można powiedzieć ubocznym albo i nieubocznym, jest lekko zwiększone libido, szczególnie u kobiet.
ale mi się wydaje, że to jest akurat plus. W każdym bądź razie polecam i zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych odcinków, w których to będę omawiać suplementy diety. Do zobaczenia.